Dzień dobry, nazywam się Maciej Szymyk, jestem dyrektorem generalnym GLC. W dniu dzisiejszym porozmawiam z doktorem Arturem Olesiem, doradcą podatkowym i adwokatem na temat IP Box. Temat IP Box cieszy się coraz większą popularnością. Dowód na to mieliśmy w grudniu, kiedy ogłosiliśmy konkurs na książkę, której autorami są partnerzy naszej spółki. I właśnie wtedy jeden z naszych fanów zaproponował ten właśnie temat do rozmowy. Nie jest to temat łatwy, ale spróbujemy Państwu w taki jak najbardziej przyjazny sposób go przedstawić. Artur, na czym polegają preferencje podatkowe w związku z ulgą IP Box? Znaczy przede wszystkim na stawce 5%, tak? Jest to stawka bardzo preferencyjna, biorąc pod uwagę opodatkowanie dochodów, czy dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne, czy dochodów uzyskiwanych przez spółki prawa handlowego. Czyli płacimy niższe podatki. Tak, od dochodu uzyskanego z tej działalności. No tak, bo jeżeli płacimy podatek zasadniczo z dochodów działalności gospodarczej 19%, a czasami nawet 32%, w zależności od wyboru formy opodatkowania lub spółki prawa handlowego, w sensie spółka akcyjna i spółka na przykład ZO płacą podatek 19%, czasami 9%, a mogą zapłacić 5%, to jest bardzo duża preferencja, jednak jest ona obwarowana trudnymi więc do spełnienia warunkami. Między innymi trzeba prowadzić szczególną ewidencję w tym zakresie, ale może o tym powiem później. Troszeczkę później do tego przejdziemy, natomiast wymieniłeś tyle różnych stawek. Wymieniłeś między innymi stawkę CIT, co oznacza, że ulga kierowana również jest do spółek prawa handlowego. Do kogo konkretnie kierowana jest ta ulga? Znaczy zaletą tej preferencji podatkowej jest to, że właściwie każdy podatnik może z niej skorzystać, niezależnie od wielkości podmiotu. Może to być zarówno mały podatnik, jednoosobowa działalność gospodarcza, na przykład informatyk, a także duża korporacja. Mhm. Ustawodawstwo nie rozróżnia tej podmiotu ani od wielkości, ani od prowadzonej formy działalności gospodarczej. Rozumiem, czyli wszelakiego rodzaju spółki prawa handlowego, jak również osoby fizyczne, czy spółki, spółka cywilna na przykład, która nie jest spółką prawa handlowego. Dobrze. Już wcześniej wspomniałeś o warunkach. Podejrzewam, że jak jest ulga i to dosyć istotna, to muszą być warunki i podejrzewam też, że mogą one być bardzo trudne do spełnienia. Trzeba prowadzić prace badawczo-rozwojowe służące wytworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu kwalifikowanego IP. No tak, ale bardzo często i głównie używa się tutaj definicji działalności badawczo-rozwojowej, trochę ona się mało kojarzy z działalnością komercyjną, bo jakby ciężko tak jest powiedzieć, że w przedsiębiorstwie czy w firmie prywatnej prowadzimy działalność badawczo-rozwojową, ale jednak jak się przyjrzymy tej definicji, no to okazuje się, że to nie jest oderwane od tej komercji, że w zasadzie wiele przedsiębiorstw, które rozwija jakieś oprogramowanie lub szuka oprogramowania lub pisze oprogramowanie do jakichś konkretnych rozwiązań, de facto prowadzi działalność badawczo-rozwojową. De facto potrzebuje do tego informatyków, którzy będą tutaj eksperymentować i faktycznie zmierzać do osiągnięcia jakiegoś celu za pomocą narzędzi informatycznych. Dobrze, ale powiedz troszeczkę jeszcze, bo użyłeś też takiego skomplikowanego określenia kwalifikowane IP, czyli musi powstać pewien efekt tych wszystkich prac i może troszeczkę bliżej o tym powiedz. Zacznijmy może od kwestii prac badawczo-rozwojowych. Są prace, które są prowadzone w sposób twórczy, w sposób systematyczny, które mają na celu zdobycie nowej wiedzy albo wykorzystanie nowej wiedzy w celu nowych zastosowań. To jest bardzo istotne. Dopiero taka definicja w związku z kwalifikowanym IP uprawnia nas do tej preferencji podatkowej. Jeżeli chodzi o kwalifikowane IP, to są to m.in. patenty, jest to również prawo autorskie do programu komputerowego, jest to prawo ochronne do wzoru użytkowego, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo rejestracji z topografii układu skalonego, a nawet prawo ochronne z rejestracji produktu leczniczego. Czyli żeby prawidłowo ocenić tutaj tą sytuację, no znajomość ustawy o prawach autorskich i praw pokrewnych będzie no nieodzowna. No nie tylko, bo przede wszystkim pamiętajmy jedną rzecz, że w zakresie ulgi IP Box ministerstwo wydało objaśnienia w połowie lipca 2019 roku. One są bardzo obszerne i tak naprawdę nie każde prace informatyków
bo takim poszukiwaniem się tutaj posłużyliśmy, uprawnieniom do skorzystania z ulgi. Bo czym innym jest projektowanie na przykład stron internetowych, tu o ulgi nie może być mowy, bo nie są to żadne prace badawczo-rozwojowe, które są związane z badaniem naukowymi czy pracami rozwojowymi. Tylko jest to normalna praca, taka bieżąca. Ale czym innym jest na przykład tworzenie nowego silnika strony internetowej, nowego języka oprogramowania, czy nowych kodów szyfru i przekazanie następnie tych praw autorskich podmiotowi zewnętrznemu. I w takiej sytuacji można mówić tu o kwalifikowanym IP. Albo w sytuacji takiej, że przedsiębiorstwo jest innowacyjne i taką prowadzi działalność, która zmierza do rejestracji patentu. Czyli brzmi groźnie, ale nie należy się zrażać. Nie, ale trzeba mieć świadomość, że ulga IP Box jest skierowana do przedsiębiorców, którzy są innowacyjni i tworzą jakby nową jakość, nową wiedzę lub tą wiedzę wykorzystują do nowych zastosowań. Dobrze, pojawia się jeszcze termin kwalifikowane dochody z IP i bardzo bym Cię prosił, żebyś też rozszerzył tą definicję. Definicja ustawowa jest dosyć ciekawa. Przede wszystkim są to dochody związane z sprzedażą licencji w związku z kwalifikowanym IP. Jakby najbardziej naturalne, tworzymy powiedzmy program komputerowy, sprzedajemy licencję do tego programu komputerowego. A także dochodami z kwalifikowanym IP jest także sprzedaż samego tego prawa, tak? Nie tylko licencja, także sprzedaż. Ale są jeszcze dwa kolejne punkty. Między innymi jest to sprzedaż kwalifikowanego IP sprzedawanej przez nas w produktach i usługach. I to jest trudne, ponieważ tutaj musimy wyliczyć, ile tego kwalifikowanego IP jest w tym produkcie, czyli ile jest, można powiedzieć, nie wiem, mąki w mące. Jest to dosyć trudne i to będzie rodziło duże problemy interpretacyjne. Oprócz tego ustawodawca przewidział sytuację taką, że ktoś bezprawnie wykorzysta nasze kwalifikowane IP. Także będzie dochód uprawniający do ulgi pod warunkiem, że taki dochód będzie potwierdzony przez sąd lub postępowanie arbitrażowym lub spornym. Więc definicja dochodu z kwalifikowanego IP jest dosyć prosta, ale trzeba będzie zastosować. Nie wiem, czy powinien się namawiać do tego, ale może spróbuj opisać, jak obliczyć kwalifikowany dochód IP. Obliczenie kwalifikowanego dochodu IP jest bardzo ciekawym rozwiązaniem ustawowym, bo jest to iloczyn dochodu kwalifikowanego IP oraz wskaźnika Nexus. Wskaźnik Nexus nam preferuje wytworzenie kwalifikowanego IP w ramach przez nas prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, a także zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotów niepowiązanych. Jeżeli z kolei kupimy wyniki prac badawczo-rozwojowych od podmiotów powiązanych, to ten wskaźnik jest mniejszy. Maksymalna wysokość wskaźnika to jest 1. Czyli można powiedzieć, że gdyby wytworzyć kwalifikowana IP w własnym zakresie, to on się nie zmieni. On będzie wynosił 1. Ale jeżeli na przykład zakupimy wyniki prac badawczo-rozwojowych powiązanych, to ten wskaźnik spadnie. I przykładowo, jeżeli podatnik zarobił 1 000 000 zł, dochodu osiągnął z kwalifikowanego IP i zakupił na przykład część prac, wyników prac badawczo-rozwojowych powiązanych, to wskaźnik może wynosić 0,6. To w tym momencie 600 000 zł będzie uprawniało do ulgi i efektywna stawka podatku wyniesie odpowiednio mniej. Jeżeli by to było 500 000, wyniosłoby 10% na przykład. No dobrze, ale brzmi wszystko bardzo skomplikowanie. Co byś doradził osobom, które chciałby skorzystać z ulgi IP Box? Co powinny zrobić w pierwszej kolejności? Powinny się zastanowić, czy przede wszystkim ich działalność do tego uprawnia. Po drugie, powinny to sobie dobrze opisać. Po trzecie, wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. No przy tej uldze będzie to, tak, jest to, będzie konieczne to bezpieczne rozwiązanie. Tak? No, szczególnie dla informatyków, ponieważ praca informatyków jest, można powiedzieć, taką pracą, która wydaje się twórcza, ale nie jest twórcza w każdym przypadku i trzeba byłoby zapytać organ podatkowy, czy akurat prace związane z danym oprogramowaniem, czy z daną jakby konwencją prowadzenia tego biznesu jest związana z IP. No pojawiają się już pierwsze interpretacje, czym więcej ich będzie, tym łatwiej zapewne doradcom podatkowym będzie doradzanie w tym zakresie. Na pewno tak, ale interpretacja podatkowa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez danego podatnika, więc... Ciężko będzie tutaj rzeczywiście analogiczne przykłady zdobywać, ale myślę, że to nam wszystkim bardzo pomoże. Ale nie nadaremnie wprowadzono te regulacje IP Box. Jakbyś to
na koniec naszej rozmowy ocenił? Bardzo pozytywnie, ponieważ ta preferencja podatkowa będzie pewnie zmierzała do zwiększenia innowacyjności gospodarki, a sama stawka opodatkowania jest naprawdę niska. No 5% jest to bardzo niewiele. Jeżeli mamy w Polsce bardzo zdolne jednostki, czy bardzo, bardzo dobre firmy, to one nie będą myślały w tym momencie o wypłacie za granicę. To szczególnie dotyczy informatyków, którzy są informatykami z wysokiej klasy, tworzącym nową jakość w informatyce, na przykład tworzącym nowym język oprogramowania. Czemu to mają robić w Silicon Valley na przykład? Czemu nie w Polsce, skoro mogą płacić podatek 5%? No mam nadzieję, że Twoje słowa się spełnią, a intencje ustawodawcy jednocześnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że troszeczkę rozjaśniliśmy temat, ale mogę powiedzieć, że służymy pomocą w tym zakresie i zachęcamy wszystkich do tego, żeby z nami na ten temat jeszcze rozmawiać indywidualnie i będziemy się starać Państwu pomóc w zastosowaniu ulgi IP Box. Dziękuję bardzo. Dziękuję.